Wiceminister Skurkiewicz z tego nowego kierownictwa próbuje odnosić się do konkretów, więc to nie jest ucieczka od tematyki, nie jest zagadywanie, tylko no, próba jakiejś odpowiedzi. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, wiceminister potwierdził to, o czym wiedzieliśmy. Główne programy modernizacyjne, Wisła, śmigłowce wielozadaniowe, śmigłowce uderzeniowe, okręty podwodne, okręty nawodne, system BMS, czy też bezzałogowe systemy powietrzne. Wszystkie te programy zostały zawalone, mówiąc kolokwialnie, w ostatnich 2 latach. I minister no, dzisiaj nie potrafił też powiedzieć, dać jakiejś perspektywy takiego nadania tempa do realizacji tym programom. Ta dzisiejsza komisja pokazuje dobitnie, że minister Macierewicz doprowadził do zamrożenia. To stracone 2 lata dla modernizacji technicznej, przynajmniej dla głównych programów modernizacyjnych. Tak? Dorobkiem Antoniego Macierewicza i tej formacji Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich latach jest podpisanie projektów, programów wypracowanych przez Platformę Obywatelską, takich jak armatochałubica Krab czy Moździerz Rak, systemy Poprad i Pilica, które no przecież pracują dla polskiego przemysłu obronnego jednocześnie, tak? Bo to są projekty w jakiejś mierze polskiego przemysłu obronnego. Natomiast dorobkiem bezpośrednim Antoniego Macierewicza jest zakup 5 samolotów do przewozu najważniejszych osób w państwie za kwotę 3,4 miliarda złotych, z których polski przemysł nie będzie miał nawet grosza. Tak? Główne programy, te, które wymieniłem, z kolei są straszliwie opóźnione i to jest stan, z którym startuje minister Błaszczak. Nie znalazł dzisiaj czasu, by spotkać się z posłami, by przy tej okazji Polakom powiedzieć, jak on zamierza prowadzić tę sprawę. No to gorsze jeszcze jest to, że nie było nawet wiceministra odpowiedzialnego za modernizację techniczną w tej nowej ekipie, więc początek Błaszczaka i jego ekipy jest też fatalny. Mam nadzieję, że dalej będzie odrobinę lepiej. Dobrze, że nie mam Antoniego Macierewicza. Dam taki przykład. Antoni Macierewicz w październiku 2017 mówił, że do końca roku podpisze umowę na dostawę okrętów podwodnych. Dzisiaj wiceminister Skurkiewicz potwierdził, że jeżeli chodzi o okręty podwodne, to nie zakończona jest nawet faza analityczna. Jak ją zakończą i zdecydują o wyborze trybu postępowania, to od tego momentu do podpisania umowy dostawy będzie ze 2 albo 3 lata. Tak? Więc w październiku to można było mówić, że umowę dostawy podpisze za 2-3 lata, a nie za 2 miesiące, jak mówił Macierewicz. I to pokazuje, jaki to był minister, znaczy oderwany zupełnie od realiów, z tymi swoimi opowiastkami, mistrale za dolara i tak dalej. I nie tylko w odniesieniu do Francji, ale również do spraw polskich. Więc dobrze, że go nie ma. Nie ma wielkiej nadziei, że będzie dobrze, ale już gorzej być nie może.